Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam wielki zaszczyt i wielką przyjemność rozpocząć to dzisiejsze spotkanie, gdańską premierę tej oto książki Myśl polityczna Lecha Bądkowskiego. No, jako wydawca jestem dumny z tej książki naprawdę i wierzę, że znajdzie to potwierdzenie w przebiegu dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie pana marszałka województwa pomorskiego, pana Mieczysława Struka. Dziękujemy za obecność. Panie Aleksandrze Dulkiewicz, prezydent Gdańska, witamy serdecznie. Jest z nami pan Jan Kleinschmidt, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. I proszę Państwa, tak jak się rozejrzę, widzę tutaj bardzo wiele znanych i znajomych twarzy. Trudno byłoby mi wszystkich witać osobno, więc pozwólcie Państwo, że przywitam nas wszystkich, jak wierzę, wszystkich głęboko przywiązanych do idei samorządności i regionalności, czyli tych idei, które znalazły taki ciekawy i wciąż aktualny wyraz w publicystyce politycznej Lecha Bądkowskiego. Honory domu dzisiaj pełni nie tylko biblioteka i nawet powiedziałbym nie głównie biblioteka, współorganizatorami tego wydarzenia, to też powinienem koniecznie dodać, organizowanym w ramach roku 25-lecia samorządu województwa pomorskiego. To kolejne wydarzenie uświetniające i upamiętniające tę niezwykle ważną dla Pomorza rocznicę. Współautorami, współorganizatorami tego wydarzenia jest też Fundacja imienia Arkadiusza Rybickiego, Fundacja Samorządność imienia Lecha Bądkowskiego. Partnerem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, gospodarz tej pięknej sali. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dokładnie 5 czerwca 1998 roku została przyjęta ustawa, która dała podbudowę pod utworzenie 16 regionów, w tym województwa pomorskiego. 25 lat temu. O zabranie głosu poproszę gospodarza województwa, pana marszałka Mieczysława Struka. Szanowni Państwo, ja chciałbym w imieniu samorządu województwa serdecznie Państwa też przywitać tutaj pod polskim niebem, w miejscu historycznym dla miasta Gdańska, w miejscu niezwykle, niezwykle ważnym. No, nie chcę popełnić faux pas, bo chciałbym tutaj powiedzieć trochę o tej historii, ale wiem, że większość z Państwa doskonale zna tę historię. Ostoja polskości przecież w niemieckojęzycznym i w niemieckim Gdańsku przed II wojną światową. Udało nam się odrestaurować tę salę, w ogóle ta dawna szkoła, gimnazjum polskie zachowało się w takim stanie, jak funkcjonowało przed II wojną światową. Ja myślę, że Lech Bądkowski zapewne by się bardzo cieszył, gdyby żył i gdyby zobaczył, że dyskutujemy o samorządności, albo w ogóle rozmawiamy o samorządności regionalnej tutaj w tym miejscu. Ja chcę bardzo też podziękować dyrektorowi Zalesińskiemu za to, że organizujemy właśnie to tutaj i że możemy sięgnąć po refleksję Lecha Bądkowskiego, przecież niezwykle ważnej postaci dla samorządności polskiej, także dla polityki polskiej. Oczywiście wielu z Państwa zapewne, ja nie miałem takiej szansy, żeby osobiście go poznać, ale wielu z Was oczywiście znało i może się szczycić tą znajomością. Bardzo się cieszę i chętnie wysłucham też i Państwa refleksji na temat, refleksji osobistej na temat właśnie działalności, rozmów, które prowadziliście wtedy, kiedy Lech Bądkowski żył. Dla nas jest to człowiek niezwykle, niezwykle ważny, posiadający już w tej chwili, wykorzystaliśmy jego imię i nazwisko, nadając imię
sali herbowej, w której się zbiera regionalny parlament, jakim jest Sejmik Województwa Pomorskiego. Bardzo się z tego tytułu cieszymy i często podkreślamy, że jesteśmy w wyjątkowym właśnie miejscu, które ma wyjątkowego patrona. Podkreślamy żołnierz września, podkreślamy jego uczestnictwo w siłach zbrojnych na Zachodzie, ale właśnie ta myśl polityczna, jego idee, które nie mają tylko wartości historycznej, ale w wielu aspektach są absolutnie aktualne do dnia dzisiejszego. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj pod polskim niebem i że będziemy dzisiaj może nie z autorką, ale z panią redaktor tego kompendium dzieł Lecha Bądkowskiego, w jakim stopniu kompendium oczywiście, jej wysłuchać, a także ludzi, którzy go znakomicie znali, prowadzili rozmowy wtedy, kiedy rodziła się Solidarność, ale wtedy, kiedy rodził się silny opór wobec władzy ludowej. Bardzo dziękuję, że Państwo są, że przyjęliście zaproszenie i że możemy dzisiaj rozmawiać o Lechu Bądkowskim i jego dziełach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w czerwcu 1998 roku została przyjęta ustawa, dzięki której funkcjonuje obych 16 regionów, ale w maju 90 roku były pierwsze wybory samorządowe. Panią prezydent Gdańska Aleksandrę Rulkiewicz też poproszę o zabranie głosu. Dobry wieczór Państwu. Mamy takie szczęście, że z panem marszałkiem już dzisiaj drugi raz w tym samym miejscu się spotykamy, więc widać, że polskie niebo i ta sala żyje. Ja bardzo krótko. 24 lutego, w 40. rocznicę śmierci Lecha Bądkowskiego, wszyscy mieliśmy na ustach jedno słowo – Ukraina. Nie miałby nam tego Lech Bądkowski za złe. Sam przecież poświęcał uwagę Związku Radzieckiemu i złu, jaki niesie. O roli Lecha Bądkowskiego dla naszej wspólnoty lokalnej chyba nie muszę nikogo z Państwa przekonywać. O jego wkładzie w kształt polskiej samorządności grzechem byłoby nie pamiętać. Dobrze, że polityczne i historyczne pisma Lecha Bądkowskiego próbujemy odczytać na nowo. Wyrazy wdzięczności należą się przede wszystkim Sławinie Bądkowskiej-Kosmulskiej za jej determinację, ale także wszystkim autorom, którzy przyjęli zaproszenie do tego tomu. Niewiarygodne, jak wiele diagnoz i prognoz z myśli politycznych Lecha Bądkowskiego pozostaje aktualnych do dziś. Pewnie o tym za chwilę usłyszymy. Aleksander Hall napisał o nim: krytyczny patriota z własnym programem politycznym. Mądrego, krytycznego patriotyzmu właśnie nam dziś trzeba. I programów politycznych, których perspektywa sięga dalej niż horyzont najbliższych wyborów, czego życzę i sobie, i Państwu bardzo świadomie, także w czasie tej kampanii wyborczej. Korzystajmy z myśli politycznych Lecha Bądkowskiego. Dobry wieczór Państwu. Patrzę tam w róg sali, gdzie jest stolik, na którym jeszcze są te książki, ale jest ich zdecydowanie mniej niż na początku spotkania. Powiem uczciwie, myślałem sobie, że no tak, to jest takie obowiązkowe wydawnictwo, bo osoba zasłużona, ważne nazwisko, był rok Bądkowskiego i lektura tej książki po prostu zrobiła na mnie duże wrażenie. Powiem dlaczego. Przy zachowaniu wszelkich proporcji to troszkę tak jak w Kanie Galilejskiej. Bądkowskiego przypominano różnymi książkami, różnymi pozycjami dzięki zaangażowaniu między innymi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
ale ta najlepsza i najważniejsza naprawdę przychodzi teraz. Mam zaszczyt taki, że moje nazwisko, znaczy nie dosłownie Romana Daszczyńskiego, ale nazwisko Daszczyński pojawiło się w pobliżu Lecha Bątkowskiego. Było to w Karnawale Solidarności. Po prostu mój krewny Janusz Daszczyński był zastępcą Lecha Bątkowskiego jako redaktora naczelnego Samorządności. I zadzwoniłem dzisiaj do Janusza. On prosi, żeby wszystkich Państwa serdecznie pozdrowić. Zapytałem, słuchaj, no to no powiedz mi coś o Bątkowskim. Powiedział krótko. Wielki autorytet. Moi rodzice i on. I tak jest do dzisiaj. A minęło trochę lat od tego czasu. Dlatego chciałem Państwa zapytać właśnie, skąd się brał autorytet Lecha Bątkowskiego, który zdecydowanie był samotnikiem i w pewnym momencie ten los Polski i moment historyczny pozwoliły mu skupić wokół siebie młodych współpracowników i przekazać im coś istotnego. Pani Sławina Kosmulska, dzięki pracy, której ten tom zaistniał. Ja nie uważam, że ojciec był samotnikiem. Myślę, że właśnie potrafił skupiać wokół siebie ludzi i to było też jego wielką zaletą. On wychodził do ludzi, ale to może nie jest takie pierwszoplanowe. Myślę, że nie wiem, na jakie pytanie mam odpowiedzieć. Może mi pan jeszcze... Pani oczywiście jako córka jest w szczególnej sytuacji. No właśnie, jako córka, że jest autorytetem. Tak, no oczywiście. Pani jako młoda dziewczyna widziała to środowisko, które się wokół ojca skupiało. Tego środowiska nie było wcześniej. To tak naprawdę dopiero koniec lat 70. umożliwił. To znaczy ojciec skupiał wokół siebie ludzi też i wcześniej, bo przecież był jednym ze współzałożycieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które powstało w 1956 roku i w 60. którymś tam, drugim chyba, przekształciło się w Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a więc skupiał wokół siebie bardzo wiele osób z tego właśnie środowiska. Na tym środowisku, moim zdaniem, chciał właśnie budować zręby tej samorządności w tym strasznym reżimie komunistycznym, który w tamtych latach był w Polsce. Natomiast oczywiście to, że się znalazł w stoczni i że mógł uczestniczyć w tych najważniejszych wydarzeniach, które w tym czasie się toczyły, dało mu pole do nawiązania, no, grubo wcześniej też, bo tu Olek Hall na pewno opowie, że w 70-tych latach już ze środowiskiem Ruchu Młodej Polski też współpracował. Ale ja tylko chcę jeszcze powiedzieć na samym początku, bo może potem już nie będzie można o tym powiedzieć, że moim zdaniem największą zasługę, jaką ojciec ma dla nas, tych wszystkich, którzy pozostaliśmy, jest to, że ojciec przekazywał młodym, bo skupiał wokół siebie głównie młode osoby, wiedzę na temat tego, w jaki sposób w przyszłości, kiedy będzie to już możliwe, należałoby budować właśnie samorządny ustrój, w jaki sposób budować demokrację, bo my, jako młodzi w tamtych latach, żyliśmy w ustroju socjalistycznym i ci, którzy się nie samokształcili, to mogli o tym nie wiedzieć, ale ja już więcej nic nie mówię, dziękuję. Pani Maria Mrozińska. Ja słyszałam o Lechu Bątkowskim w drugiej połowie lat 70. jako o człowieku, no, takim właśnie, jak bardzo adekwatnie określiła go Ubecja, mianowicie inspiratorze. Ten kryptonim to przecież kryptonim służb bezpieczeństwa. Poznałam go, kiedy organizował bardzo ciekawe spotkania w Literackiej, prawda, w tym środowisku właśnie literackim, ale były to spotkania o charakterze społeczno-politycznym, tak bym nazwała, i to było bardzo przyciągające. Poznawszy, skorzystałam z tego od razu, kiedy znalazł się w stoczni
i dowiedziałam się, że został rzecznikiem, bo przedtem po prostu, no, jak wielu gdańszczan, tkwiłam pod bramą, ale kiedy dowiedziałam się, że jest sam Lech Bądkowski, no to od razu postanowiłam się tam dostać i od tego czasu rozpoczęła się nasza bliższa współpraca. Ja wiedziałam o Lechu, jak mówię, wiele, ale tamten czas bardzo nas zbliżył. Nawet zdarzyło mi się parokrotnie go odprowadzać, ponieważ w każdej chwili do domu na targ rybny, w każdej chwili spodziewał się ewentualnego zatrzymania. I chodziło o to, żeby to się stało przy jakimś świadku. No, ochroniarzem oczywiście nie byłam, tylko ewentualnym świadkiem. I oczywiście od początku, po podpisaniu porozumień sierpniowych, kiedy już 24 września 80 ukazała się rubryka Samorządność, o której powstanie zabiegał Bądkowski, więc od początku znalazłam się w tej grupie współpracujących. On rzeczywiście przyciągał młodych, ale stanowił dla nas autorytet, ale nie autorytet tego typu, że on nie śmiela, tylko autorytet tego typu, który przyciąga i który skłania do podejmowania pracy, no jak najbardziej wytężonej. On bardzo doceniał możliwość, to zresztą napisałam w tym wstępie, docierania w legalnej prasie do społeczeństwa, bo będzie to miało większą szansę dotarcia do większych grup społecznych niż ta bibuła związkowa. W związku z tym bardzo zabiegał o to, przecież to była raptem 1/3 kolumny, 3 razy w tygodniu, a jednak miało to ogromne znaczenie, o czym zresztą powiemy później, ja już, że tak powiem. W każdym razie tyle chciałam powiedzieć o samym Lechu Bądkowskim, właśnie o tym jego bardzo szczególnym autorytecie, autorytecie przyciągającym, wciągającym, włączającym, tak bym powiedziała. Również dla pana Grzegorza Grzelaka to spotkanie z Lechem Bądkowskim miało charakter formacyjny. Muszę powiedzieć, że on był autorytetem, ale nie tylko w znaczeniu, że był w jakimś sensie dla nas nauczycielem, ponieważ posiadał duże doświadczenie społeczne, polityczne, ale był także partnerem. To przecież obok jego nazwiska, nasze nazwiska tutaj z Olkiem widnieją pod deklaracją klubu imienia Konstytucji, myśli politycznej imienia Konstytucji 3 maja. A był tym autorytetem, bo myśmy z niego też jakoś wyrastali, z jego przekonań, jego programów działania. Po pierwsze to był aktywizm, to znaczy on uważał, że trzeba poruszyć społeczeństwo i społeczeństwo pomorskie w szczególnym znaczeniu, dysponując jednocześnie taką sposobem politycznego działania, jakim jest realizm. To znaczy z jednej strony bardzo wrażliwie aktywne obywatelsko społeczeństwo, dzisiaj to określenie społeczeństwo obywatelskie jest oczywiście dość powszechne, wtedy ja pamiętam już w Twarzą do przyszłości używał takiego określenia. Ale z drugiej strony realizm związany z oceną sytuacji, która no, powodowała, że trzeba było rozkładać, trzeba było planować działalność polityczną do przodu w zależności od sytuacji, która umożliwiała realizację celów. I ten realizm polityczny był związany z ideowością, to znaczy nie zaprzeczał po prostu ideowości. Druga kwestia, która mnie osobiście bardzo wciągnęła, to był jego wizja modelu ustrojowego państwa, czyli państwa zdecentralizowanego, państwa opartego na wspólnotach lokalnych i regionalnych i państwa, które jest budowane jakby według pewnej zasady pomocniczości w pewnym kształcie i nie zaprzecza to integralności tego państwa. I tutaj jego teksty, na przykład tekst o krajowości czy kaszubsko-pomorskie drogi, to były takie teksty, które dały mi taką formację ustrojową, do której się jakby zapisałem. Natomiast później to była idea Pomorza, idea ruchu pomorskiego, czyli pewnej aktywności społecznej obliczonej na zapełnienie treścią tego, co można powiedzieć o
idei regionalnej, na przykład na Pomorzu. Dzięki temu elementowi myśmy później w samorządzie w latach 90. budowali ideę Pomorza Nadwiślańskiego, czyli takiego tworu przestrzennego, rozpartego, opartego z jednej strony między Słupskiem a Elblągiem, a z drugiej strony między Toruniem a Gdańskiem. Ja pamiętam, nawet wymyśliłem też, gdzieś nawiązując do jego historycznych publikacji, że stolica takiego regionu byłaby w Chełmie Pomorskim. Tam miałby być siedzibę ten właśnie nasz przyszły sejmik województwa. I on miał wielki wpływ na to nasze myślenie później z kolegą Bożyszkowskim, żebyśmy bardzo mocno działali na rzecz takiego regionu. Nie udało się. Dzisiaj jest to nasza ziemia pomorska, jest rozpięta między kilka województw. I wreszcie na końcu chcę powiedzieć, że niewątpliwie miał duży wpływ, jeśli chodzi o pewną ocenę sytuacji międzynarodowej. Proszę pamiętać, że wtedy, kiedy myśmy się z nim spotkali jeszcze przed rokiem 80., ale taka bliższa współpraca właśnie w tym klubie, o którym wspomniałem, była w 81 roku. I muszę powiedzieć, że bardzo podobnie ocenialiśmy trudną sytuację międzynarodową Polski. On w swoich pismach, które ja też tam omawiam w tym tomie, dał pewną wizję, swoją wizję urządzenia spraw na przyszłość, to znaczy ideę Konfederacji Środkowoeuropejskiej. Ja tylko chciałem powiedzieć, że aktualność tej myśli po jego odejściu, po jego śmierci się ujawniła chociażby w tym, że nowa Trzecia Rzeczpospolita, która powstała, poszła właśnie w tym kierunku. Dzisiaj jest spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze, ale to w roku 90. Skubiszewski, oczywiście Mazowiecki, poszli w kierunku współpracy środkowoeuropejskiej, dodając jeszcze tą północną jakby oś, czyli obszar Morza Bałtyckiego. Czyli chciałem zasygnalizować to, że my wszyscy jakoś z niego jesteśmy i tak naprawdę tylko przyszłoby nam porozmawiać jeszcze, co na tym etapie dalej można zrobić, jakby tu był na tej sali, porozmawiać, co dalej jeszcze można by zrobić, żeby bardziej upodmiotowić samorządy regionalne. I to, co najważniejsze, o Lechu Bądkowskim z perspektywy pana profesora Aleksandra Hala. Wróćmy do tego pytania, skąd się brał autorytet. Więc ja myślę, że są ludzie, którzy mają naturalny autorytet. Po prostu przy pierwszym spotkaniu, oczywiście każdego człowieka należy szanować, ale mają coś w sobie takiego, że ich się szczególnie słucha uważnie, z szacunkiem, ale oczywiście do tego bardzo ważnym elementem był jego życiorys, no bo jednak piękna karta Virtuti Militari. No i już kiedy go poznawaliśmy, to wiedzieliśmy, że potrafił się zachować jak należy w 68 roku, także wyraźnie ustosunkował się do planowanych przez władze i w końcu przeprowadzonych zmian w konstytucji. Ale ja myślę, że i ta nasza znajomość zaczęła się w 75, a raczej w 76 roku, ale w taką codzienną, może nie codzienną, ale częsty kontakt, to jest rok 78, 79 i oczywiście już lata 80. I myślę, że to, co, bo jest pytanie, co dzisiaj, co można, oczywiście oprócz niezwykle ważnych, bo tutaj był prekursorem rzeczywiście idei regionalizmu, znaczenia Polski właśnie regionalnej, tutaj szczególnie Pomorza,
Ale myślę, że są tacy ludzie, którzy widać, że myślą samodzielnie. Nie ulegają nastrojowi. To nie znaczy, że nie docierają do nich emocje i nie mają emocji, ale wszystko to jest filtrowane poprzez rozum, namysł. I jeśli jestem przekonany do swoich racji, to jestem w stanie iść pod prąd. I on tę umiejętność miał. Trzeba powiedzieć, że on w pewnym momencie się znalazł w opozycji do zasadniczego nurtu Solidarności. Wybrał wtedy tworzenie tygodnika Solidarność i w wywiadzie, który sobie widzę tutaj na sali, widziałem w każdym razie przed chwilą pana redaktora Woźniaka, wywiad był taki w 82 roku przeprowadzony. On mówił, że to była najlepsza rzecz, którą mógł zrobić, bo gdyby to pismo przez dłuższy czas mogło funkcjonować, to ono mogło odegrać olbrzymią rolę formacyjną nie tylko dla Pomorza, nie tylko dla środowisk pomorskich. Wreszcie to jest ta umiejętność łączenia imponderabiliów z realizmem. Oczywiście można zadać pytanie, co jest realizmem, gdzie się kończy realizm, a zaczyna no, takie poszukiwanie dostosowania się do rzeczywistości. Mnie się zdaje, że w każdym razie już od 56 roku on na pewno nie szukał form dostosowania się do rzeczywistości. To znaczy szedł swoją własną drogą i oceniał sytuację Polski w sposób realistyczny. Oczywiście poszerzała się możliwość niezależnego działania, ale on w pełni postawił na to, że trzeba całą parą, że tak powiem, wejść w, również w ten obiekt drugi, postawić na środowiska tworzącej się opozycji pod koniec lat 70. To jest 78, 79 rok. Ale swoją pozycję również w naszych oczach wypracował wcześniej poprzez pracę organiczną, przede wszystkim w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, które jest przede wszystkim jego dziełem. A więc odwaga cywilna polegająca na tym, że się idzie pod prąd, jeśli się trzeba, jeśli w to się wierzy, ma się mocne przekonania tego, co dotyczące tego, jakie są wartości, którym trzeba służyć i poszukiwanie możliwie realistycznej drogi, aby do tych celów przybliżyć się. Tak bym w wielkim skrócie oczywiście jego sylwetkę taką polityczną, osobowość polityczną naszkicował. Aha, może jeszcze jedno. To był człowiek o dużym poczuciu humoru, lubiący się bawić. Akurat z nami specjalnie się nie bawił, byliśmy znacznie młodsi jednak, chociaż parę razy zaprosił mnie do Kubickiego na obiad i na wódkę, ale mówił tam rzeczy zdecydowanie mądre i mówił właśnie takie, zapamiętałem takie dwie rady, których udzielił. Trzeba się w działalności opozycyjnej strzec frustratów, ambicjonerów, ludzi, którzy mogą wszystko rozwalić. Skądinąd to samo słyszałem od ojca Ludwika Wiśniewskiego, który też się znał na ludziach. Trzeba się ludziom przyglądać, z którymi się wchodzi no, w jakąś ważną sprawę, w akcję polityczną, zwłaszcza kiedy ona się wiąże z ryzykiem. I druga, absolutnie nie rozdawajcie wydawnictw niezależnych. Musicie egzekwować pieniądze i starannie wypłacał mi, znaczy on brał ileś egzemplarzy tych naszych wydawnictw i później następowało rozliczenie. Miał taki mieszek, z którego wyciągał pieniądze, bo
jak się coś dostaje za darmo, to demoralizuje. Trzeba po prostu uczyć tego od ruchu. Ktoś nad tym pracuje, ktoś ryzykuje. To minimum dać pieniądze. Szanowni Państwo, ta książka adresowana jest również do młodego pokolenia, więc może nie od rzeczy będzie podkreślić, że publikacje tutaj zawarte, najstarsze mają ponad 80 lat, najmłodsze ponad 40. I to chyba też świadczy o jakości myśli Lecha Bądkowskiego. Ja chciałem Państwa zapytać, skąd w Państwa przekonaniu Lechowi Bądkowskiemu się to brało? Bo oczywiście to są cechy osobowościowe, to jest intelekt, ale profesor Cezary Obracht-Prądzyński znalazł pewne wątki, które jego zdaniem świadczą, że na przykład Lech Bądkowski znał pomorskie pisma Floriana Znanieckiego z lat 30. No, wygląda na to, że ta myśl samorządowa była czerpana z okresu II Rzeczpospolitej albo i wcześniejszego. To rozumienie samoorganizacji społeczeństwa. Żeby też rozumieć, o czym mówimy, to warto podkreślić, że Lech Bądkowski po wojnie poruszał się w regionie pomorskim, ale innym. W międzywojniu województwo pomorskie było ze stolicą w Toruniu, gdzie się urodził i wychował. No a po wojnie było to gdańskie czy pomorskie już z Gdańskiem w granicach Rzeczpospolitej, a potem, kiedy wydawana była samorządność, duża samorządność tak zwana, zaledwie trzy, choć niektórzy twierdzą, że cztery numery, bo trzy. Również, no i również próbny. Czwarty już podziemny. Był próbny i były trzy, tak, tak, tak. Próbny trzy, a wiem. Potem wydaliśmy jeszcze podziemny. Ale warto wiedzieć, że zasięg tego pisma i jego znaczenie są trudne do przecenienia. Po prostu wielki żal, że tak krótko ono wychodziło. 250 tysięcy egzemplarzy, można je było kupić od Gdańska po Bydgoszcz i Toruń, od Słupska po Elbląg. Duży teren i wiele osób głodnych wiedzy, niezależnej wiedzy. Jeśli można, zupełnie. Pamiętam, z jakim zachwytem obserwowałam kolejkę przed kioskami właśnie po samorządność. I Bądkowski miał taki pomysł, że jeśli te 250 tysięcy egzemplarzy będzie się rozchodziło, to będą z tego określone dochody. I zakładał, że możemy stać się w jakimś sensie, redakcja oczywiście, sponsorem. Miały być ufundowane stypendia dla młodych ludzi. No i miała istnieć możliwość wspierania różnych ciekawych inicjatyw. Więc tak jak tutaj było z tą bibułą, prawda, za którą trzeba było płacić, to powiedzmy on tutaj, no może by powiedzieć, można by powiedzieć ze zmysłem skrupulatnego pomorzanina. Umiał liczyć i zakładał sobie no, bardzo szczytne cele. Ja nawiążę do tego pytania pana redaktora, że... O korzenie. Słucham? O korzenie jakby. Tak, o korzenie. Myślę, że jednak miejsce, w którym się narodził, miało pewien wpływ na to, że w sposób naturalny te doświadczenia samorządowe nabywał, ponieważ w zaborze pruskim były pewne próby tworzenia samorządu terytorialnego i dodatkowo trzy regiony II Rzeczpospolitej miały już ten samorząd wprowadzany także na szczeblu nie tylko podstawowym, ale na szczeblu regionalnym, jeśli można powiedzieć. Po pierwsze Śląsk miał autonomię, natomiast w województwach poznańskim i pomorskim były tak już zwane wydziały krajowe. To się przy wojewodach ówczesnych i on był zresztą dumny, że on jest z zachodniej Polski, bo właśnie ta zachodnia Polska była stosunkowo bardziej zmodernizowana i
miała te doświadczenia jeszcze zaborowe, ale już później II Rzeczpospolitej, że ten samorząd powstawał. Także myślę, że to miejsce to pomoże go, jakby natchnęło tą myślą, że trzeba formułować takie wizje Polski zdecentralizowanej i opartej o samorządy. Ja tak to odczuwam, bo on jednocześnie był wielkim miłośnikiem Pomorza i wychodząc trochę poza pana pytanie, także starał się odpowiedzieć na to, na co ja starałem się znaleźć odpowiedź. To znaczy, co to znaczy być Pomorzaninem? Jakie są elementy takie konstytutywne tego, że my jesteśmy Pomorzanami, a nie na przykład Małopolanami albo nie wiem, Ślązakami, czy, bo to dopiero jest podstawą do tego, próbował odpowiedzieć na to pytanie, że daje się sobie prawo do urządzania się w sposób autonomiczny w stosunku do innych regionów. W Londynie napisał taką broszurę Charakterystyka Pomorzan. Polecam, zresztą jest w tej książce, polecam, bo może warto, żebyśmy sobie ponownie próbowali odpowiedzieć, co to znaczy, że oprócz tego, że jesteśmy Polakami, jesteśmy Pomorzaninami. Pan profesor Aleksander Hall. Ale co mam powiedzieć? No i ja myślę, że one tkwiły w umiłowaniu swojego regionu i jednak już w studiach nad tym, które musiał przeprowadzać w Londynie. To widać ewidentnie w pomorskiej myśli politycznej, którą napisał w 1944 roku, a wydał w 1945, ale Grześ ma rację, że ta... o charakterze Pomorzan, to chyba jest 41 rok, a więc ma wtedy 21 lat. To jest krótki tekst, ale później jest 40 późniejszy, ale też jeszcze w Londynie o krajowości. Więc ja muszę powiedzieć, że ja mniej z nim rozmawiałem o ruchu kaszubsko-pomorskim, sam nigdy do niego nie należałem, ale będąc w tym jego domu, w pracowni właśnie przy Targu Równym, ta problematyka się pojawiała stale w tym, co on mówił. Mówimy o czasach jeszcze przedsierpniowych, że to jest obok tej działalności coraz bardziej opozycyjnej i coraz bardziej skierowanej do wydawania w drugim obiegu i w znacznej mierze korzystał z łam właśnie bratniaka naszego pisma, ale przecież nie tylko, publikował w Zapisie także, to wracało, że to jest drugie pole jego zainteresowań, aktywności. Rzeszenie Kaszubsko-Pomorskie charakteryzował poszczególnych działaczy i tam też nawiązał silne przyjaźnie. Ze mną rozmawiał o polityce ogólnopolskiej i sprawach międzynarodowych przede wszystkim, tak bym powiedział. I wracając do tych spraw międzynarodowych, tu jest charakterystyczne, bo jeszcze raz to sobie uświadomiłem wyraźnie na kilka dni przed tym spotkaniem, jeszcze raz starałem się przeczytać całość tej publikacji, że i przed 80 rokiem i po 80 jest pewnego rodzaju sceptycyzm wobec Zachodu, Stanów Zjednoczonych i zachodniej Europy. Raczej będą nas traktować instrumentalnie. Stąd też się brała to skupienie uwagi na Europie Środkowej. Co ciekawe, Ukrainy nie zaliczał do Europy Środkowej. To wyraźnie jest
inny obszar kulturowy. Litwa, Łotwa, Estonia. Tak. Ja powiem tylko coś takiego, jeszcze uzupełniając. Jest coś takiego, co strasznie nam sugeruje aktualność jego myśli. Jest w jednym z tekstów takie mówienie o tym, że Zachód nas może zdradzić i mówi w ten sposób, bo Zachodowi potrzebne są surowce z Rosji i że Związek, bo jeszcze były czasy Związku Radzieckiego, Związek Radziecki będzie dostarczał te surowce, a Zachód będzie je konsumował, a ponieważ są stosunkowo tanie dla Zachodu, w związku z tym będzie to korzystne dla obydwu stron, natomiast to nasze miejsce w Europie będzie oczywiście niesuwerenne w tej sytuacji. Ja sobie tak jakoś pomyślałem wtedy, że to tak jak polityka niemiecka do 22 roku praktycznie rzecz biorąc, polityka prowadzona na bazie jednak dużej współpracy z Federacją Rosyjską. Później się to załamało oczywiście, ona się zmieniła, ale na przykład premier Landu Mecklenburgia-Vorpommern to byli głęboko jak gdyby umaczani w bardzo bliską współpracę z Rosją i wykorzystywanie wspólnych interesów. Także jak się przegląda myśl pana Lecha, to widać, że niekiedy prorocze różne takie są myśli. I takie jasne przesłanie z 82 roku właśnie z wywiadu z państwem Woźniakami. Musimy liczyć 82 rok, chyba czerwiec 82 rok. Trzeba liczyć na siebie, na nasze własne siły. Reszta się może zdarzyć po drodze, ale jeśli my będziemy bierni, no to nie liczmy, że za nas ktoś. Jakie to aktualne, prawda? No właśnie, ja chciałam zwrócić uwagę na tę zarejestrowaną przez Sławinę rozmowę na krótko przed śmiercią, gdzie jest masę stwierdzeń, które wręcz możemy uznać za prorocze, gdzie mówi się o podziale świata, o rosnącej roli Chin, którą wtedy trudno było przewidzieć, a przy okazji chciałabym powiedzieć o bardzo szczególnych rozmowach, które dane mi było przeprowadzić. Nie ma ich w tej książce, bo one się już ukazały w innej książce, gdzie były wspomnienia osób, które były zaprzyjaźnione, znały, współpracowały z Lechem Bądkowskim i był tam dodatek Lech Bądkowski o sobie. I były to rozmowy, które prowadziliśmy na przemian z Grzegorzem Fortuną w okresie ciężkiej choroby Lecha Bądkowskiego, kiedy w jego domu właśnie człowieka chorego, który przeważnie zamyka się w swojej chorobie, jego dom był miejscem spotkań politycznych, gdzie się dyskutowało o najaktualniejszych sprawach ówczesnych. No, to był przecież okres stanu wojennego, okres poczucia beznadziei. To, co zresztą, przed którą on przestrzegał, to co jest w tym wywiadzie, który wspomniałeś, ale wtedy rozmawialiśmy długo i wielka szkoda, że skończyło się to tylko na 56 roku, bo niestety dalej postępy choroby nie pozwoliły już tych rozmów kontynuować. On dokonywał analizy swoich poglądów w tych naszych rozmowach. No między innymi chodziło chociażby o Związek Pomorski, który się narodził w Wielkiej Brytanii i który usiłował zaszczepić w Polsce, kiedy wrócił tutaj w 1946 roku. No i kiedy bardzo się rozczarował wydawanym w Wejherowie pismem kaszubskim, ja nie znam Kaszubskiego, Rzesz, jakoś tak się to nazywało, prawda? Gdzie to środowisko no, w jakimś sensie zostało wykorzystane do podbijania bębenka separatyzmu, co no, utrudniało tę właściwą pomorską myśl Bądkowskiego. Także, ale mimo to w tamtych sytuacjach, kiedy on analizując swoje działanie wtedy i swoją publicystykę głównie w Dzienniku Bałtyckim,
mówi, jak bardzo się rozczarował i jak wyraźnie musiał sobie wyznaczyć granice, które określał granicami sumienia, że nigdy nie można, jakkolwiek był człowiekiem w dużej mierze kompromisu, to nigdy nie można zawierać kompromisu z własnym sumieniem. To było jego podstawowe hasło. I wtedy właśnie te nasze rozmowy w czasie choroby były dowodem jego ogromnego hartu ducha, a z drugiej strony troski o ten kraj, o to ukochane Pomorze, które on rozumiał bardzo szeroko, wspominając nawet o Serbo-Łużyczanach, prawda? Czyli powiedzmy, tak. Straszny, aż po strasznym. Tak, tak, aż po strasznym. Tak, jak najbardziej. Także ta jego przenikliwość rzeczywiście, szczególnie nawet teraz, kiedy spojrzymy na, o czym tutaj Grzegorz szczególnie dobrze wie, na samorządność, która nam się chyba najbardziej udała ze wszystkich reform. No więc widać było, że Bątkowski rozumiał znaczenie tego. Zresztą to odpowiedź dla wszystkich działaczy samorządowych jest bardzo prosta. Łatwo przyciągnąć ludzi do ich zwykłych, interesujących ich spraw i potem uczynić z nich ludzi zaangażowanych, czego Bątkowski chciał. Przede wszystkim uważał, że ta obywatelskość, już tutaj wspomniana, jest podstawową możliwością wychowania społeczeństwa takiego, które będzie się troszczyło o zasadnicze sprawy kraju, uwzględniając oczywiście wszystkie realia polityczne, o których nigdy nie zapominał. Tutaj warto zauważyć, że ten sceptycyzm wobec Zachodu no, był kwestią doświadczenia życiowego. To było pokolenie ciężko doświadczone, bo najpierw wrzesień 1939 roku, ale później, tak może zbyt łatwo to kładziemy na jednej półce, ale kiedy wracał Lech Bątkowski w 1946 do Polski, to jeszcze ludzie żyli jednak złudzeniami. Dopiero potem 19 stycznia 1947 wybory sfałszowane na ogromną skalę, czyli partia PSL, która wygrała te wybory, okazało się, że przegrała. W październiku 1947 Stanisław Mikołajczyk ucieka na zachód, klamka zapada i Polska się staje tym, czym była przez następne dekady. Jeśli pozwolisz, to tutaj wtrącę taką anegdotyczną opowieść, która właśnie miała miejsce w czasie tych naszych rozmów o referendum w 1946 roku, kiedy opowiedział, że bardzo z ojcem, który był też rozpolitykowany, śledzili i bardzo się obawiali, powiedzmy, że tak, że komuna tak okropnie przegra, że może zareagować jakimś ostrym wystąpieniem przeciwko społeczeństwu. Ojciec miał liczne znajomości jako przedwojenny urzędnik magistratu, więc przeszedł się po zamknięciu lokali wyborczych po znajomych lokalach z informacją, jakie tam było głosowanie, prawda? No i przyszedł i obaj byli ogromnie zmartwieni, no bo przecież absolutna przegrana tego nowo tworzącego się rządu, za którym no, stoją bądź co bądź sowieckie wojska, prawda, i cała siła. No i co z tego będzie? A następnego dnia znajduje się w redakcji i się dowiaduje, że 99, tam ileś, prawda, to jest wygrana obecnej władzy na 3 razy tak. No więc tu jeszcze była jakaś taka wiara, no chociaż odrobinę przyzwoitości, no bo no, takie wyglądały wyniki, że aż się niepokoili. No. Pani Sławina Kosmańska. Ja chciałam powiedzieć tak, że ojciec przeważnie działał zgodnie z wcześniej założonym planem. Oczywiście nie zawsze udawało się i niejednokrotnie musiał te plany zmieniać albo je modyfikować, ale ja przynajmniej tak to obserwuję, że ten powrót do Polski w 1946 roku, no tak jak mówiliśmy to jeszcze przed referendum, ojciec planował, że będzie prowadzić tutaj działalność polityczną. I przyjechał prosto do Gdańska, można powiedzieć, no przez Gdynię, ale w sumie do Gdańska. I z tego, co mi wiadomo, bardzo prędko nawiązał kontakt właśnie ze Zrzeszą Kaszebską, czyli
z tym środowiskiem kaszubskim, które było już zorganizowane. I ojciec to chciał w jakiś sposób wykorzystać, żeby stworzyć taką siłę przeciwstawną w stosunku do tego reżimu, który powstał już, tak? I później te kolejne jego działania też wszystko było planowe. Oczywiście nie wszystko był w stanie przewidzieć i różne sytuacje polityczne, na te różne sytuacje polityczne musiał reagować i reagował, począwszy od 1968 roku, kiedy to ten list taki protestacyjny przeciwko represjom wobec studentów w 1968 roku w marcu podpisały trzy osoby. Ojciec, Róża Ostrowska i Franciszek Fenikowski. I później te osoby poniosły znaczące konsekwencje. Ale właśnie takie przeciwności ojca też nie zniechęcały wcale, bo mimo zapisu cenzury, to wszystko można w tej książce znaleźć, ale ja sobie wyobrażam, że nie każdy będzie chciał sięgnąć do tego grubego tomu. Ale z nich zachęcamy. No właśnie, no zachęcam przynajmniej wybiórczo chociażby, ale właśnie chodzi mi o to, że zmierzam do tego, o czym na samym początku też mówiłam, że właśnie prowadził taką działalność szkoleniową, kształceniową. I pamiętam jeszcze, jak sama byłam w Pomoranii, bardzo nas zachęcał do samokształcenia. Także myślę, że to też jest taką jego ważną cechą, że to wszystko planował, zgodnie z planem działał, a w razie potrzeby modyfikował. Pan Grzegorz Grzelak. Ja chciałbym, znaczy, dwa lata temu ukazała się inna książka i ja tam w tej książce popełniłem taki tekst Lech Bątkowski, opowieść samorządowca, czyli moja opowieść jako samorządowca o Lechu. I tam starałem się sformułować ten przekaz jego sposobu politycznego działania. I ja sobie pozwolę to teraz przytoczyć, bo niektóre z tych słów są jego słowami i to może jakoś będzie nas przybliżać do jego myśli politycznej, bo taka jest właśnie, jest taki tytuł książki. Polityka to kategoria obowiązków wobec społeczności lokalnej, regionu czy państwa. Jej podstawą jest etyka odpowiedzialności obywatelskiej z silnym wątkiem lojalności uczestniczących działalności politycznej osób. Myśmy to dążenie do tej lojalności też odczuli, bo byliśmy takim trochę innym ugrupowaniem i on właśnie mówił o tej lojalności wobec nowego tego klubu i tak dalej. Dalej, polityka to nie jest kwestia haseł. Należy unikać tromtadracji, krzykliwego czy demonstracyjnego wyrażania poglądów. Wyniosłych, a pozbawionych treści haseł, górnolotności czy napuszoności, które to tylko mogą szkodzić w osiąganiu realnych celów społecznych i politycznych. Dalej, należy być realistą, oczywiście takim, który działa dla pewnej określonej idei społecznej, narodowej, regionalnej. Dlatego niekiedy należy przyjąć czasowe wymogi położenia geopolitycznego Polski, na przykład Polski wtłoczonej w system Układu Warszawskiego. Kolejna taka teza. Bywa tak, że w trudnych warunkach należy się starać choćby o wzmocnienie podmiotowości regionalnej. Nie należy przy tym zaniedbywać kontaktów, o ile one są możliwe, także z drugą stroną barykady, czyli balansowanie pomiędzy opozycją demokratyczną a światem legalnej polityki. Pan Lech miał
kontakty także na przykład z panem Fischbachem, wojewodą kołodziejskim, prawda, i tak dalej. I wreszcie to, co jest dla mnie najcenniejsze w tym wszystkim, bo to jest właśnie to, co łączy mnie z twoim mężem, jakby to znaczy ruch komitetów obywatelskich, który dla mnie to był odpowiedzią właśnie na te wezwania do aktywności politycznej społeczeństwa. Potrzeba nam ludzi pracy organicznej. W pewnym sensie my wszyscy z ugrupowania opozycji demokratycznej takimi byliśmy w latach 70. Instrumentem tej pracy mają być różne stowarzyszenia, takie także jak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Należy poświęcić się edukacji społecznej, o czym dzisiaj z panem redaktorem rozmawiałem też, i mozolnemu tworzeniu zespołów ludzi działających według pewnych idei i mających zaufanie do siebie. Trzeba ich łączyć na bazie wspólnych wartości i rozbudzać w nich aktywność publiczną. To wszystko jest jakby na dzisiaj ważne. Szanowni Państwo, tekst małymi literami, pan Grzegorz Grzelak bez okularów. Nie wiem jak na Państwo, na mnie to robi duże wrażenie. Ja bym się chciała jeszcze odnieść do publicystyki Lecha Bądkowskiego w samorządności. Więc przede wszystkim, znając realia ówczesnego czasu, akceptował założenia ustrojowe, to znaczy kierowniczą rolę partii, a równocześnie domagał się autonomii społeczeństwa. Także jak rozumiał tę autonomię? No rozumiał ją w taki sposób, że związki zawodowe, niezależne i wolna prasa to są podstawowe zasady tejże autonomii. Ale na przykład w tekście deklaracja programowa dotycząca, tekst dotyczący Klubu Myśli Politycznej imienia Konstytucji 3 maja mówi już wyraźnie o wolnych wyborach, całkowicie niezależnych mediach. Także to trudno już było wpasować w ówczesny system ustrojowy, więc przechodził pewną radykalizację, ale jak zawsze w całej jego publicystyce przebijało się z jednej strony ogromne zaangażowanie i to poświęcenie, o którym we wstępie do filmu Sławina powiedziała, że ojciec był gotów dla ojczyzny poświęcić wszystko i tu nie miał żadnych wahań, a równocześnie chłodna ocena rozumu. No, ja dam taki tytuł swojemu tekstowi, ale to pochodzi z Bądkowskiego. On właśnie powiedział, że powinien być żar uczuć i chłód rozumu i że każdą działalność trzeba było tak widzieć, czyli zaangażować się w to, co jest ważne, istotne, a z drugiej strony chłodno, rozumowo ocenić. Dlatego nie lubił bardzo tutaj okrzykliwości, przytoczyłeś, prawda? On nazywał to też trątadracją, prawda? I nie znosił nadużywania patetycznych słów, prawda? I wycierania sobie, że tak powiem, przepraszam za słowo, gęby patriotyzmem. No, co nam to przypomina? Ziarno, można powiedzieć, zostało zasiane, bo i te publikacje, również ta wspaniała książka, Rok Lecha Bądkowskiego, wkrótce pomnik. Pytanie, co zrobić, żeby ten pomnik nie był po prostu kawałkiem metalu pokrywającym się śniedzią, tylko żeby ludzie przechodzili i myśleli sobie, Lech Bądkowski to ten facet, on naprawdę miał coś ważnego do powiedzenia i warto z tego korzystać. Jak Państwo myślą, czy to jest osiągalne, żeby przenieść tę myśl, ten fundament, jaki Pomorzu podarował Lech Bądkowski do młodego pokolenia. Jak to zrobić? No to jest nasza wielka rola tutaj do wypełnienia. Tutaj na sali są dyrektorki kilku liceów gdańskich. Kłaniam się. I tam gdzieś z tyłu jeszcze dwie. Myślę, że ja tak sobie wyobrażałam, że ten pomnik, ponieważ on stanie na takim małym placyku obok kościoła świętego Jana i tam będą takie cztery ławki dookoła pomnika, a pomnik to jest postać ojca w pozie takiej siedzącej z książką. Ja sobie wyobrażałam, że tam przy tym pomniku przy dobrej pogodzie można by było robić takie spotkania właśnie z młodzieżą.
Takie lekcje obywatelskie. Ja to sobie tak wymarzyłam. Zobaczymy, czy to się uda. Ale patrzę na panią dyrektor liceum 10 imienia Lecha Bądkowskiego i zrobimy taką lekcję, jak pomnik stanie. Nie jedną. No właśnie, mam nadzieję, że nie. Pani Maria Morzińska. Ma pani pomysł? Co tutaj można zrobić, żeby ten Lech Bądkowski naprawdę żył? Biorąc pod uwagę aktualne zainteresowania młodych ludzi, to rzeczywiście jest solidna, ciężka praca, którą poleca Sławinie nauczycielom, dyrektorom i tak dalej. Prócz tego myślę, że jestem producentką tego filmu, którego nie tyle fragment, ile skrót państwo obejrzeliście. Nawiasem mówiąc, z wielkimi wahaniami przystępowałam wraz z reżyserką do dokonania tego skrótu, ponieważ żal było wielu pozostałych materiałów, które ten film ze sobą niesie. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, że tak powiem, kultury wideo, warto by było, powiedzmy, też próbować coś może tą drogą filmową, może jakimiś spotkaniami mającymi charakter też trochę obrazkowy. Może nawet jakiś film czy jakąś metodą docierania, no tak jak to, czy media społecznościowe, nie wiem. To jest, warto podkreślić, że oczywiście zawartość intelektualna to jest jedno, ale Lech Bądkowski to jest świetny życiorys. Powiedziałbym niestety widowiskowy. Bitwa nad Bzurą, Narwik. I to najbardziej dociera do młodzieży, jak się z nią rozmawia. I to mógłby dotrzeć do młodzieży. Pan Grzegorz Grzelak. Ja tutaj bardzo trudno mi cokolwiek radzić. Ja chciałbym go zapytać o parę rzeczy i nie wiem, jak to zrobić. Na przykład przyszedł czas, gdzie być może będzie trzeci etap reformy samorządu terytorialnego i pojawia się dużo projektów. Jest między innymi taki projekt z inkubator umowy społecznej autorem Umówmy się na Polskę. Jeszcze to jest, jeśli państwo kojarzycie, trochę związane z Rzeczpospolitą i z profesorem Antonim Dudkiem. I tam jest taka wizja Polski bardzo wewnętrznej, znaczy Polski regionów bardzo autonomicznych. Na przykład, że Pomorze ma być bardziej liberalne w swoich różnych rozwiązaniach społecznych. A na przykład Podlasie i Podbeskidzie konserwatywne bardzo. No takie różne pomysły przychodzą do głowy. I co więcej, te regiony mają być w tym sensie autonomiczne, że różniące się prawem obowiązującym w obrębie tych właśnie regionów. Na tym polega zresztą koncepcja państwa federalnego. Ja bym chętnie go zapytał o to, jak on na to patrzy, bo on tak daleko w tych swoich rozważaniach decentralizacyjnych nie szedł. A mam nadzieję, że jego postać może wrócić w szerszym odbiorze społecznym, bo takie pytania, jeśli będziemy umacniać naszą praworządność i demokrację, takie pytania będą niestety, znaczy stety też w zasadzie, być może niedługo stawiane. Czyli ja mam nadzieję, że dyskusja nad przyszłością ustroju Polski i jego miejsca w Europie, tego państwa i tak dalej, zachęci młode pokolenie także do zajmowania się Bądkowskim, bo on miał tutaj dużo oryginalnych rzeczy do powiedzenia. Ale jakby postąpił w takiej rzeczy, to ja właściwie nie wiem. Pan profesor Aleksander Hall. Siłą rzeczy upływ czasu powoduje, że postać, nawet tak wielka, a ja nie mam wątpliwości, że zwłaszcza dla naszego regionu wielka, oddala się. Coraz mniej jest ludzi, którzy bezpośrednio z nim współpracowali. Już jest pewnie bardzo nieliczne grono bezpośrednich współpracowników Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pamiętajmy, że
To jest rocznik 1920. Więc wydaje mi się, że w przypadku tego młodego pokolenia, które samo będzie wybierać swoich bohaterów, samo będzie odkrywać postacie, które go zainteresują, wydaje mi się, nie ma innej drogi, jak tylko stworzenie szansy. Stworzenie szansy, że ta postać jest przypominana, pamięć o niej jest pielęgnowana i wydaje mi się, że to jest i obowiązek władz regionalnych, to jest obowiązek szkół, oczywiście Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Także myślę, że niedobrze byłoby, gdyby to była postać jedynie regionalna, bo ona miała wymiar ogólnopolski. Jeśli uznamy sierpień, a mam powody, żeby tak uważać, za jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii, całej historii Polski, to ci, którzy temu sierpniowi przewodzili, są automatycznie w tej grupie, którą Polska powinna się interesować. W każdym razie, co z tym zrobią, że tak powiem, następne pokolenia? Ilu znajdzie on? Oczywiście nie będą to masy, nie bądźmy realistami, ale jeśli w tym pokoleniu znajdzie się trochę ludzi, którzy chcieliby tę myśl kontynuować, chcieliby studiować życiorys, chcieliby odnosić się w swojej jakiejś twórczości literackiej, o niej właściwie nie mówiliśmy dzisiaj w ogóle, czy politycznej, to te osoby powinny mieć możliwość dostarczoną już przez nasze i młodsze pokolenia, aby ta postać nie była dla nich obca. I wydaje mi się, że takie wysiłki są podejmowane. I to dzisiejsze spotkanie, co prawda, ono jest szczególnie ważna rocznica. Jesteśmy w przeddzień rocznicy śmierci, 40. rocznicy śmierci. Ale jednak wydaje mi się, że nie tylko odświętnie ta postać żyje, że jest, pomoże, pielęgnuje pamięć o Lechu Bądkowskim. Ja myślę, że jeszcze ważna jest kwestia formatu ludzi, którzy ewentualnie przenosiliby tę pamięć i wiedzę. Bądkowski szukał liderów. Na ogół zawsze szukał tej iskry w poznanym młodym człowieku, która w jakimś sensie kreuje go na lidera, prawda? Jednego czy takiego czy innego poznanego człowieka. Więc myślę, że my wszyscy ze starszego pokolenia szukajmy wokół siebie liderów i starajmy się tym liderom przekazywać myśl Bądkowskiego. No, taki lider skupia wokół siebie ludzi, przekazuje myśli i pociąga do działania. Szanowni Państwo, poproszę o brawa, które będą jednocześnie brawami dla Lecha Bądkowskiego, ale też dla pani Sławiny Bądkowskiej-Kosmulskiej, dla pani Marii Mrozińskiej, dla pana Grzegorza Grzelaka i dla pana Aleksandra Hala. Dziękuję Państwu za ten wspaniały wieczór i jeszcze tylko przypomnę, kilkanaście egzemplarzy książki jest do kupienia. To będzie Biały Kruk za jakiś czas. Dziękuję. Miłego wieczoru.